Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Najpierw przywitam gości. Pan Alfred Znamierowski, między innymi autor książki, którą Państwo widzą, Niezłomni, Solidarność Walcząca. Książka jest do kupienia u mnie. Spotkanie poprowadzi Grzegorz Surdy. Bez oklasków. A jeszcze nim zacznie Grzegorz rozmowę z panem Alfredem Znamierowskim, oddam mikrofon panu Kajetanowi Rajskiemu. Drodzy Państwo, dosłownie dwie minuty. Chciałem Państwa zaprosić do Muzeum Armii Krajowej na 17 lutego, najbliższy piątek, godzina 17:45, rozpoczyna się uroczystość Polski Orzeł Srebrno-Pióry w nasze dusze wbił pazury. Będzie wręczenie nagrody imienia sierżanta Józefa Franczaka Lalusia, nagrody imienia Michała Krupy Wierzby, w kapitule jest m.in. pan Adam Kalita. Będzie koncert Andrzeja Kołakowskiego, zaproszeni są weterani i będą weterani, synowie i córki żołnierzy wyklętych, więc naprawdę szykuje się spora, no minimum 2,5 godziny na uroczystość. Piątek, najbliższy, 17:45, Muzeum Armii Krajowej. Zapraszam. Jest, tak, tak. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Adam już wstępnie zapowiedział naszego gościa, pana Alfreda Znamierowskiego, ale znaczy jest to człowiek orkiestra, przede wszystkim radiowiec, i to z czasów, gdy radio tutaj właściwie nie było radiem, tylko za granicą było polskie radio. Pan Alfred pracował 12 lat w Radiu Wolna Europa, pewnie wielu z Państwa, jak sięgnie w pamięć, to przypomni sobie głos pana Alfreda, a później pracował w Głosie Ameryki w Rzymie. Pan Alfred był jednym z twórców filarów Pomostu, organizacji ważnej dla walczącego kraju w latach 80. Jest specem od herbów, heraldyki w ogóle, więc, ale również, bo to jest ważne, jest aktywny do dnia dzisiejszego. Po 89 roku, będąc korespondentem radia, wtedy radia... To znaczy, ostatnia moja rola w Głosie Ameryki była bardzo, bardzo zabawna. Mianowicie byłem przez 4,5 miesiąca korespondentem Głosu Ameryki w Warszawie. A potem już, gdy znalazł się w kraju, zaangażował się w działalność publiczną, był jednym z uczestników tworzenia akcji wyborczej Solidarność. Obecnie również jest aktywny na polu publicznym, ale wrócimy do tematu wiodącego, czyli książki. Kolejnej zresztą publikacji w ostatnich. Przez wiele lat nic nie pisano w zasadzie o Solidarności Walczącej, a w ostatnim czasie rzeczywiście troszeczkę rzeczy pojawiło się. Przy czym dla niektórych będzie pewnie powrót do minionych lat, bo książka, zresztą wydana w tym samym wydawnictwie, miała swój rodowód w końcu lat, w 80. właściwie chyba 8 roku. Pojawiła się na Zachodzie i była również tu reedytowana. Była reedytowana w Polsce. I co ciekawe, prowadząc rozmowy, czy spotykając wtedy liderów Solidarności Walczącej, właściwie deportowanych wygnańców z Polski, pan już był wtedy współpracownikiem Solidarności Walczącym na Zachodzie. Ja mam takie pytanie, bo generalnie Solidarność Walcząca w 80. latach, poza wrogiem oczywiście tym znanym, czyli komunistami z całym aparatem bezpieczeństwa, miała rzeczywiście w części podziemia złą prasę, czy miała przynajmniej, jeżeli nie wrogów, to przynajmniej konkurentów, przeciwników. I zastanawiające dla mnie jest to, że na Zachodzie akurat, i to jak rozmawiałem z Andrzejem Kołodziejem, z Kornelem, zastanawiające było to, że oni zetknęli się z dość dobrą relacją i mieli pomoc i w Maison Lafitte, czyli w kulturze paryskiej. Generalnie nie było tego,
co mówię, spotykało na przykład z ekipą, powiedzmy, postkorowską, która dość intensywnie, nawet można powiedzieć, zwalczała Solidarność Walczącą w Polsce. Jak pan, a był pan tam wtedy, tłumaczy pewnego rodzaju dla mnie zaskakujący fenomen, że z jednej strony, plus oczywiście to, co wyróżniało Solidarność Walczącą, może to jest pewna również odpowiedź. Solidarność Walcząca z jednej strony korzystała z pomocy frakcji Czerwonej Armii, między innymi legendy na temat skanerów, które gdzieś tam przez ręce frakcji Armii Czerwonej, a z drugiej strony to również Andrzej Kołodziej wspomina, że dostawali na przykład pewnego rodzaju instruktaże do produkcji, czy to materiałów, domowymi sposobami materiałów wybuchowych, czy produkcji, powiedzmy, broni palnej od pistoletu przez pistolet maszynowy włącznie, i niedwuznacznie daje do zrozumienia, że oni orientowali się, że jest to, powiedzmy, tam pośrednio czy bezpośrednio z rąk CIA. Czy mógłby pan opowiedzieć z perspektywy pana, no jednak pracownika amerykańskich rozgłośni, tej nastawionej na Polskę, ale jednak amerykańskiej? Więc jeśli chodzi o, powiedzmy, instrukcje CIA czy coś, to nic nie mogę powiedzieć, bo nie miałem kontaktu z tą organizacją. Natomiast mogę powiedzieć, jak wyglądała sprawa politycznie. Otóż na Zachodzie wpływ michnikowszczyzny tych kół, prawda, w odróżnieniu od Solidarności Walczącej, nie domagających się niepodległości, te wpływy były tak silne, że Solidarność Walcząca była praktycznie biorąc zwalczana na Zachodzie przez polityków. Również był zwalczany ruch społeczno-polityczny Pomost, który rozpoczął się w Ameryce. Później miał 20 kilka oddziałów w Stanach Zjednoczonych, kilka w Kanadzie i kilkanaście w Europie, w Australii i nawet w Ameryce Południowej. Jakie koła działały? Koła zbliżone, znaczy ja powiem nazwiska. Zbigniew Brzeziński, Jan Nowak-Jeziorański i ówczesne przywództwo Kongresu Polonii Amerykańskiej. Myśmy jako Pomost, bo byłem w Pomoście, w zarządzie głównym Pomostu, byłem przez kilka lat lobbystą w Waszyngtonie. Dzięki temu mogłem poznać jednego z najwspanialszych ludzi XX wieku, mianowicie Ronalda Reagana, z którym kilkakrotnie miałem do czynienia oko w oko. Więc te koła, myśmy prowadzili akcję Renounce Jalta, czyli odrzucić Jałtę, potępić Jałtę. Tej akcji właśnie Brzeziński, Nowak-Jeziorański i Kongres Polonii Amerykańskiej był dokładnie tak samo przeciwny jak ówczesne władze PRL, bo nawet Jaruzelski w jednym z przemówień swoich wspomniał o tej akcji, prawda, którą oczywiście, tak jak cała prasa reżimowa nazywała antykomunistów, zawsze nazywała, że prowadzą akcję antypolską, nie antykomunistyczną. I tu rzeczywiście propaganda reżimowa odniosła duży sukces, bo wielu nawet normalnych ludzi rzeczywiście uważało, że my prowadzimy jakieś antypolskie akcje. Także trzeba być świadomym, że po prostu nie cała Polonia była jednolita, jeśli chodzi o poglądy polityczne. Działały tam bardzo mocne siły, które absolutnie nie chciały dopuścić do głosu kół, które domagały się nie to, tak jak Czesi swojego czasu, prawda, socjalizmu z ludzką twarzą, tylko po prostu niepodległości Polski. Uważali, że komunizm to jest największe zło i byli Pomost, a w Polsce Solidarność Walcząca i kilka mniejszych ugrupowań, wyraźnie niepodległości, były to ugrupowania niepodległościowe i antykomunistyczne. Teraz tak, dlaczego Brzeziński? To jest bardzo dziwna sprawa, bo jeszcze kilkanaście lat temu w polskich gazetach czytaliśmy wypowiedzi różnych ludzi, żeby
Brzezińskiego wysunąć na jako kandydata na prezydenta Polski. Otóż dla mnie, który zna dobrze kulisy polityki światowej, no było to absolutnie śmieszne, bo swego czasu, czyli w 1970 roku, pan Brzeziński opublikował książkę pod tytułem Between Two Ages, czyli Między dwiema epokami, America in Technochronic Age, w technochronicznej, prawda, w technochronicznej epoce. Główne tezy tej książki to jest przeżytek rządów i państw narodowych, konieczność tworzenia rządu światowego, konieczność walki z Kościołem i z religią. Ta książka oczywiście nie została nigdy na język polski przetłumaczona, bo Polacy by się dowiedzieli w końcu, kim jest Brzeziński. W tej książce zamieściłem aneksy. Na ogół są to rzeczy znane, ale dwa aneksy nie są znane dla większości ludzi. To jest grupa Bilderberg i to jest Trilateral Commission. Trilateral Commission to była idea pana Brzezińskiego, który razem z Kissingerem i oczywiście z panem Dawidem Rockefellerem zrealizowali tę ideę jako właśnie Trilateral Commission. Dlaczego trilateral? Dlaczego trójstronna? Bo przedtem grupa Bilderberg skupiała polityków, bankierów i szefów głównych mediów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy. Ta trzecia noga to Japonia. W tej chwili się to rozszerzyło. To jest już nie tylko Japonia, ale wiele innych krajów. I również w tym Trilateral Commission też są przedstawiciele na przykład Ameryki Łacińskiej i tak dalej. To jest ugrupowanie, które oczywiście trudno powiedzieć, że rządzi światem, ale spotyka się co roku. Obrady są, tak jak grupy Bilderberg, tajne, tylko później okazuje się, że rządy różnych krajów Zachodu nagle podejmują tę samą jakąś akcję i przeprowadzają ją w ten sam sposób. No przecież wiadomo, że ci panowie to są szefowie największych gazet na świecie. Z Polski kto należy do Trilateral Commission? No pani Rapaczyńska, szefowa Agory. I pan, jak on się nazywa, szef polityki, Baczyński. Przedtem wiceprzewodniczącym europejskim Trilateral Commission przez wiele lat był pan Olechowski. Należał przez parę lat pan Palikot. Więcej w tej książce w aneksie. Ja jeszcze powrócę do tego pytania odnośnie jednak pewnej sympatii szefa Praskiej Kultury Giedroycia, bo o tym wspomina i Kornel, przedstawiciele Solidarności Walczącej we Francji. To ciekawe, bo z jednej strony Giedroyć jest znany z tego, że zablokował, przynajmniej od pewnego czasu, Józefa Mackiewicza i w zasadzie Mackiewicz własnym sumptem wydawał w Anglii. Poza pierwszą chyba książką, którą wydała mu Kultura, to nic nie przeszło przez perską kulturę, więc wycinała był to niewątpliwie antykomunista, człowiek, który wprost deklarował swoją niechęć do komuny w każdym momencie. I nagle okazuje się, ta sama paryska kultura, która wspierała powiedzmy tą ekipę Kuroniowską-Michnikowską, nagle również wspiera, bo i o tym Kornel sam opowiada, że no jak na warunki podziemia polskiego to spore pieniądze, bo ponad 10 tysięcy rocznie dostawali, a jeszcze różnymi innymi przykładami. Plus mówię, pewnego rodzaju opiekę dla osób, które znajdowały się z osób związanych z Solidarnością Walczącą w Paryżu czy na Zachodzie. Więc skąd ten fenomen? Trudno mi powiedzieć, ja znałem bardzo dobrze redaktora Giedroycia, zresztą współpracowaliśmy w 67, 8, 9 roku, dlatego że ja znam języki czeski i słowacki i zajmowałem się w Wolnej Europie bardzo intensywnie całą praską wiosną wtedy. Zresztą w Kulturze ukazał się
dosyć duże kalendarium całej praskiej wiosny mojego pióra. Wtedy z tych czasów, później nie miałem niestety z Giedroyciem kontaktu, ale ponieważ w tym czasie na przykład spędziłem 10 dni w Maison Lafitte, no i na długich rozmowach z Giedroyciem, jeszcze z kilkoma osobami tam, a Łobodowski wtedy był. Myślę, że Giedroyć po prostu pewne rzeczy miał swoje jakieś linie polityczne, które nie podlegały dyskusji i które promował przy każdej okazji. Natomiast uważał, że przypuszczam, że w tym czasie właśnie, kiedy pomagał Solidarności Walczącej, to się odezwała potrzeba pomagania wszelkim odłamom opozycji. Inaczej tego sobie nie umiem wytłumaczyć. Wróćmy. Jednym z głównych bohaterów książki jest Andrzej Kołodziej. Andrzej Kołodziej, którego poznał pan w momencie, jak został deportowany z Polski, tak? Z informacją pierwotną, że jest ciężko chory, właściwie umierający. Jak pan wspomina w ogóle to spotkanie i pana taka ocena Andrzeja Kołodzieja, który pewnie akurat tu państwu jest znany, ale niewątpliwie w Polsce, w szerokiej masie społeczeństwa, osoba zupełnie nieznana. Był to najmłodszy sygnatariusz porozumień gdańskich. To był nie tylko sygnatariusz, ale o tym za chwilę. Poznałem go w Rzymie, kiedy Kornela i Andrzeja praktycznie biorąc wyrzucono z Polski pod pretekstem właśnie, że Kołodziej jest bardzo, bardzo chory, a Kornela też trzeba przebadać, prawda? Spotkałem ich od razu na lotnisku. Całe szczęście miałem kontakt z kołami kościelnymi. Ja wtedy byłem korespondentem Głosu Ameryki w Rzymie, więc miałem kontakty z kołami kościelnymi i dowiedziałem się dokładnie, kiedy oni przylecą, bo przylecieć mieli wcześniej. I wszyscy dziennikarze, telewizji i tak dalej czekały kilka godzin wcześniej, kiedy nie przylecieli. Natomiast kiedy przylecieli, to tylko byłem na lotnisku. Ja był korespondent Wolnej Europy i bodajże korespondent agencji ANSA. Wtedy ich poznałem, umówiliśmy się na następny dzień. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy. 3 maja 1988 roku zostałem w moim służbowym mieszkaniu w Rzymie zaprzysiężony na członka Solidarności Walczącej. Później uważałem, że trzeba po prostu skorzystać z okazji i opisać to, co się działo naprawdę w Polsce wtedy, kiedy szczególnie chodziło o ten wielki strajk na Wybrzeżu w 1980 roku. I tutaj Kołodziej był po prostu najlepszym informatorem, bo on od początku do końca, prawda, był przy tym i znał pewne kulisy, które ja w książce Zaciskanie pięści, którą wydało edycję Spotkania w 1988 roku. Znaczy nie ja napisałem, bo po prostu to jest zapis rozmowy z Kołodziejem. I mniej więcej 2/3 tej książki Zaciskanie pięści jest w tej książce. Ale oczywiście tutaj jest po pierwsze rozszerzone o dokumenty, a poza tym są dopisane inne rzeczy aż do okrągłego stołu i tego, co było po okrągłym stole. Plus te aneksy, które uważam za istotne. Andrzej Kołodziej to jest niezwykle skromny człowiek. Nie wiem, czy wszyscy z państwa o nim słyszeli i wiedzą, jaką rolę odegrał, bo większość Polaków w ogóle nawet tego nazwiska nie zna. Bo on nigdy nie dbał o to, żeby było wiadomo, co on dokonał. A z tego wszystkiego, co wiem, a znam dobrze tę historię, nie tylko z jego opowiadań, ale również
z rozmów z Kubasiewicz, z rozmów przede wszystkim z Anią Walentynowicz i wieloma innymi ludźmi. Więc wszystko to, co wtedy w rozmowach w Rzymie mi mówił Kołodziej, to wszystko jest w 100% potwierdzone. On mówił czystą prawdę i tylko prawdę. Ja osobiście uważam, że największym bohaterem wielkiego strajku na Wybrzeżu był właśnie Andrzej Kołodziej. Dlaczego? Gdyby nie on, nie byłoby Solidarności. To jest absolutnie pewna rzecz. Otóż co? Dyrektor stoczni w Gdańsku zgodził się na postulaty, zakończył strajk, Wałęsa oznajmił, że kończy strajk, ludzie zaczęli wychodzić ze stoczni. Ania Walentynowicz z Pieńkowską pobiegły do bramy zawracać robotników, słuchajcie, strajkujemy dalej, bo rozwalą tych innych, którzy strajkują. Jest mocny strajk w stoczni gdyńskiej, prowadzony przez Andrzeja Kołodzieja. I rzeczywiście Ani Walentynowicz udało się przedłużyć ten strajk. Zebrali się znowu robotnicy. Kto ma przewodniczyć strajkowi? No prawie wszyscy chcieli, żeby Ania Walentynowicz była na czele strajku. Ona powiedziała, że to nie powinna być. Ona była też skromna. Podobnie jak Kołodziej. Powiedziała, no nie może być kobieta, niech będzie Wałęsa. Czyli tylko dzięki temu, co powiedziała wtedy Ania Walentynowicz, Wałęsa stanął na czele strajku i stał się dzięki temu znany na całym świecie. Natomiast dlaczego uważam, że Kołodziej? Nie tylko dlatego, że dzięki niemu zatrzymano, a strajk w Gdyni zorganizował najlepiej ze wszystkich strajków, jakie były w Polsce. Po pierwsze, zamknął kierownictwo stoczni. Po drugie, rozwalił drzwi do drukarni, sprowadził z miasta drukarzy, bo maszyny zostały zepsute. Zdążono zepsuć maszyny. Sprowadził prawda, z miasta ludzi, którzy naprawili te maszyny i praktycznie cała strajkowa, nie tylko gdyńska, ale w całym Trójmieście, cała bibuła strajkowa była drukowana w Gdyni, nie w Gdańsku, bo w Gdańsku nie zdobyli drukarni. Następna rzecz. Tylko na strajku w Gdyni robotnicy codziennie mieli wyżywienie włącznie z ciepłymi obiadami, bo przejął stołówkę. Następna rzecz. Pierwszy postulat z tych 21 postulatów gdańskich brzmi, że jest żądanie wolnych związków zawodowych. Ale ten postulat pojawił się dzień wcześniej w Gdyni. To był postulat Andrzeja Kołodzieja. Nie Wałęsy, nie innych ludzi. Dlatego Kołodzieja uważam za największego bohatera i strajku na Wybrzeżu w 1980 roku i później roboty w Solidarności, to on głównie jeździł po całej Polsce i organizował komórki Solidarności i wyrzucał dyrektorów fabryk. Tak było. To on był najbardziej zaangażowany w działania Solidarności Walczącej. Cały ten czas od 80 roku do 89 praktycznie poświęcał tylko walce z komuną i o niepodległość Polski. Andrzej Kołodziej jest naszym krajanem, bo z południa, z Bieszczad pochodzi. Myślę, że w niedalekiej przyszłości będziemy gościć Andrzeja, więc sam opowie wiele rzeczy. Ja tylko uzupełnię jedną rzecz, która pokazuje pewien fenomen, a może w pewnym stopniu jakiś tam cud, że Andrzej Kołodziej pracował tak naprawdę na stoczni chyba dzień albo drugi dzień w ogóle, jak podejmiał. Pierwszego dnia. Tak, więc udało mu się rzeczywiście podnieść tą stocznię. Więc, ale wracając do Solidarności Walczącej,
Skąd, to już pan trochę wspomniał, ale skąd to zaangażowanie pana w tym momencie i próba rzeczywiście przybliżenia czy pokazania zdjęcia pewnej etykiety, jaką zwłaszcza na Zachodzie, ale również w Polsce miała Solidarność Walcząca? Czy tylko to, że, no bo sam pan wybrał ten moment spotkania, przyjechał pan na lotnisko, spotkał się z nimi, potem do pewnego stopnia pilotował i jednego i drugiego z liderów Solidarności Walczącej? No po prostu tak się składa, że jestem patriotą. Tak się składa, że w mojej teczce w IPN-ie są trzy jakby opinie o mnie trzech bezpieczniaków i w każdej jest cudowne określenie, nieprzejednany antykomunista. Świetna laurka. Zawsze taki byłem od 1956 roku, mogę powiedzieć. Jak tylko mogłem na Zachodzie działać, no to działałem przecież na rzecz to, że byłem i w wolnej Europie, i w głosie Ameryki, a nie wybrałem żadnej innej drogi zawodowej, to też świadczy o tym, że chociaż wiadomościami, chociaż naszymi audycjami po prostu kształtować umysły w Polsce, odkłamywać to, co jest na co dzień w telewizji PRL-owskiej i w gazetach. Także dlatego zorganizowałem ten oddział pomostu w San Diego, bo wtedy mieszkałem w San Diego w 1982-83 roku. Dlaczego działałem właśnie w pomoście? No, a pomost miał podpisaną współpracę z Solidarnością Walczącą. No więc to było jasne, że jak przyjeżdżają ludzie z Solidarności Walczącej, to po pierwsze, mam okazję wstąpić do tej organizacji, którą podziwiałem, a po drugie, jako dziennikarz, prawdziwy dlaczego, chcę dojść do sedna, do najdrobniejszych szczegółów, żeby poznać prawdę, no to miałem okazję, przyjechało dwóch ludzi, którzy tą prawdę znają i tę prawdę później opisać. To pytanie rozwinę, ale w Polsce już od 1979 roku funkcjonuje partia, która mówi wprost o niepodległości i nazywa się Konfederacja Polski Niepodległej. W Polsce w latach 80. niezależnie od Solidarności Walczącej jest ugrupowanie druga partia, czyli Liberalno-Demokratyczna Partia LDPN Niepodległość. I czy tylko to, że miał pan możliwość spotkania się z Andrzejem Kołodziejem, Kornelem Morawieckim, bo Kornel tam był, nie zapominajmy, czy tylko to spowodowało, że zaangażował się pan w Solidarność Walczącą, czy... No właśnie, dlaczego ta Solidarność Walcząca? Nie, między innymi dlatego, ale przede wszystkim dlatego, że zawsze starałem się być człowiekiem czynu, czyli coś robić, a nie tylko pisać, gadać i tak dalej. A Solidarność Walcząca była jedyną organizacją w Polsce, która rzeczywiście coś robiła. Przecież poza tym wiemy, że się przygotowywała na najgorsze. Na rewolucję, na interwencję sowiecką, wszystko jedno, ale się na to przygotowywała, wiedziała, że trzeba będzie również walczyć, znaczy sądziła, że będzie trzeba walczyć nawet z bronią. I oni to robili, oni się przygotowywali do tego. Poza tym, parę takich terrorystycznych rzeczy też Solidarność Walcząca w Gdańsku zrobiła. Tak, tylko że w Polsce na tej sali mamy osoby, które również coś robiły w tym czasie niekoniecznie, znaczy część pewnie później przeszła, czy znalazła się w Solidarności Walczącej, ale przypomnę, że Solidarność Walcząca przy całym szacunku dla organizacji tak naprawdę funkcjonowała, no przede wszystkim oczywiście Wrocław, funkcjonowała w Trójmieście, w różnych tam momentach, różnymi grupami, w Poznaniu, na
Górnym również Śląsku jakoś tam próbowała powstać, choć różnie z tym wyglądało w Rzeszowie i poza jakimiś śladowymi, ja już nie mówię o agenturalnych jakichś tam działaniach, poza śladowym jeszcze Szczecinem, to tak naprawdę wreszcie Polski albo nie istniała, albo bardzo słabo. Zaś były ugrupowania, które miały zasięg, ja już nawet nie mówię, bo Solidarność to też są różne grupy, ale no, o większym zasięgu, większym potencjale i były też grupy, przypominam tą Konfederację Polski Niepodległej, która wprost jasno deklarowała naszym hasłem niepodległość, bo Solidarność Walcząca mówiła o tej niepodległości, ale jakby przy okazji. Solidarność zresztą zajmowała się i Europą Wschodnią, tu zresztą jest przedstawiciel tej działalności, zaś nie było to wyróżnikiem, ta niepodległość. Ona była oczywiście w Solidarności Walczącej zdecydowanie bardziej postawiona, czy postawiona, czego nie było, powiedzmy wprost, w Solidarności, ale też ludzie, którzy działali na rzecz Solidarności, też myśleli o tej niepodległości i tak naprawdę nie traktowali działalności w opozycję, bo tak to się wtedy nazywało bardziej, jako przywrócenia samego związku zawodowego, tylko jednak jako walkę z komuną. Ta część, powiedzmy, związkowców była naprawdę nieliczna. Tak, ale w tych publikacjach solidarnościowych, ja nie wiem, ale nie przypominam się, żebym spotkał się z artykułami, które by par excellence mówiły o niepodległości Polski. No niestety. Natomiast zapomniał pan o jednej rzeczy. Rzeczywiście, to co pan powiedział jest prawdą, ale byli poszczególni ludzie, nawet właśnie tu siedzący Piotr Chlebowicz, który zrobił chyba najlepszą drukarnię w Polsce. Wybudował bunkier. Jest o tym też w książce. Bunkier, w którym... Tylko przywołany Piotr Chlebowicz robił to w ramach Solidarności Zwycięży, a nie Solidarności Walczącej. Działał w porozumieniu prasowym Solidarność. I dopiero formalne zaangażowanie to jest koniec lat 80. Dobrze, ale się zaangażował w SW. Później. Aha, od 85 oficjalnie. Natomiast właśnie KPN. Otóż pamiętacie państwo sprawę Andrzeja Czechowicza. Ja do dzisiaj nie wiem, czy on był nasłany, czy on w międzyczasie chciał do Polski wrócić i pojechał do misji wojskowej PRL w Berlinie Zachodnim i tam się zgłosił, że chce wrócić, tylko nie wie jak. W każdym razie z nimi współpracował. Nie wyjechał z Monachium dobrowolnie, jego odurzonego wnosili na pokład samolotu we Frankfurcie. Ale dlaczego o nim mówię? Dlatego, że po jego ucieczce po prostu mój nos mi zaczął mówić, że następni to mogą być smolińscy albo Lach. I okazało się w ciągu najbliższych 2 lat, że miałem świetnego nosa. I ten nos został użyty również w Nowym Jorku w 1981 roku. W grudniu, kiedy byłem już po ogłoszeniu stanu wojennego, byłem w Nowym Jorku i spotkałem się z ludźmi z KPN-u. I ten nos mi mówił, kurczę, że z tymi ludźmi to chyba nie można. Po prostu mi się nie podobali. Nie wiem, czy byli agentami, czy nie, ale wiemy, jaki był KPN i jaka była przeszłość Leszka Moczulskiego. To było dziwne. Ja uważam Moczulskiego tak, no z jednej strony był tajnym współpracownikiem, z drugiej strony siedział ileś tam lat w więzieniu za KPN. Ja osobiście bym mu to wszystko odpuścił po chrześcijańsku, gdyby on się przyznał i wyraził jakąś skruchę. Ale jestem przekonany, że KPN był dosyć mocno zinfiltrowany przez bezpiekę. Tak mi mówił mój nos. Stąd KPN odpadał.
Myślę, że możemy przejść teraz do spotkania, bo reguła jest taka, że nasi uczestnicy również mogą porozmawiać z Panem, więc zapraszam do zadawania przez skrzynię pytań. Myślałem, że Piotrze, ty poruszony zajmiesz głos. Cieszy fascynacja Pana Solidarnością Walczącą. Jakby nie było, to organizacja znacząca. No, można było powiedzieć, że wzorcowała się w swojej działalności po pewnej stronie militarnej, na przykład na Armii Krajowej. Organizacja nie też była poprawna, no, pomijając ten aspekt partii politycznej, gdzie tam się wycofała. Ale i działalność jej była znacząca, gdzie solidaryzowali się z ludami ciemiężonymi, między innymi tam pani Jadwiga Chmielewska odegrała znaczącą rolę, udając się z misjami do, udając się z panem Zwiercanem do, z misjami do Tatarów Krymskich. No. Może to się kiedyś ziści, że Tatarzy wrócą tam. Chciałbym tu zapytać o części tych teorii spiskowych. Rozmawiał pan długo, w książce tam jest, czytał pan długo, rozmawiał pan długo z Andrzejem Kołodziejem. Jest taka historia, gdy siedział w więzieniu czeskim i wówczas prokurator generalny Polski nakazał Czechom złożenie aktu oskarżenia wobec niego, że chciał obalić Układ Warszawski, czy to prawda. A ja przy okazji jeszcze zapytam, czy samolotem rządowym z Warszawy do Gdańska na ten strajk leciał Kuroń Kuroń jechał z Giarembek z Mazowieckim. Właśnie i oni mieli misję taką obalenia tego strajku. To jest taką misję, jak miał towarzysz Edward Nowak w Nowej Hucie na warcowni Blumik. Jego też wysłali sekretarz, żeby obalił ten strajk. Nie udało mu się obalić, no obalił poniżej przewczuwańca, lidera tego strajku. I proszę powiedzieć, czy Bolek w 70 roku, faktycznie on nie przeskakiwał mur w tą stronę, co w 80 roku, czy w 70 w drugą stronę przeskakiwał. Dziękuję. Proszę pana, no ta kwestia już jest dosyć znana, że żadnym sportowcem to on nie był i żadnych murów nie przeskakiwał, tylko został przywieziony motorówką. Ja nie wiem, czy Straży Wybrzeża, czy jakiejś innej formacji, ale został na strajk przywieziony motorówką. W 70 roku, nie wiem nic o murze, natomiast wiem, że w 70 roku go złapali i tak, wtedy podpisał, wtedy stał, czy siedział w oknie i rozpoznawał strajkujących i demonstrujących. Natomiast o żadnym murze w 70 roku nie słyszałem, przepraszam. Prokurator, Czesi nie mieli na niego praktycznie żadnego paragrafu i go chcieli odesłać do Polski. Na to się nie zgodził prokurator generalny PRL. Zalecił, ja nie wiem, no bo rozkazać chyba nie mógł, zalecił, żeby Czesi jednak go oskarżyli, skazali, żeby siedział w więzieniu czeskim. Natomiast nie znam aktu oskarżenia czeskiego, zresztą to nie ma żadnego znaczenia, o co go oskarżyli. No ważne, że siedział tam. Ja mam takie pytanie. Jak wyglądała z pozycji pana, o pan się w tych sprawach obracał, współpraca w Nowym Jorku Instytutu Józefa Piłsudskiego, Fundacji Kościuszkowskiej, no i tej tak zwanej Ligi Morskiej z organizacjami niepodległościowymi wówczas w Polsce? To jest jedno pytanie. Drugie, czy wie pan coś bliżej na temat kwoty, która została zebrana wśród Polonii, szczególnie tych Polaków, którzy tam wyjechali dorabiać,
kwocie 25 milionów, które to szło do Polski i jakoś nie doszło, bo szło przez jakiegoś Milewskiego, gdzieś tam przez ten Kopenhagę, czy gdzieś tam tego. Dziękuję. Na pierwsze pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Natomiast na drugie pytanie. No, kwota, ja o tym też nic nie umiem powiedzieć, ale jedno powiem, że kwota 25 milionów, no nie sądzę, żeby była prawdziwa. I w ogóle ja pierwszy raz o tym słyszę, że coś takiego było, że kwota 25 milionów i przez Milewskiego. Na przykład nasza organizacja, czyli Pomost, przesyłała przez prywatne osoby, na ogół Amerykanów. Na ogół przez Amerykanów, którzy jechali do Polski. Owszem, też wpłacaliśmy kulturze pieniądze. Nie przez Milewskiego, nie przez Brukselę. Taki pan Szpunar się nazywał z Gdańska, organizował taką zbiórkę w firmie, w której ja pracowałem. Tyle. No niestety nic na ten temat nie umiem powiedzieć. Ja chciałem trochę może sprostować pańską wypowiedź odnośnie Leszka Moczulskiego, choć nigdy nie byłem członkiem KPN-u, to jest raz. Po pierwsze, w tym czasie, kiedy ogłasza Korwin-Mikke na podstawie normalnie wniosku Korwin-Mikke w Sejmie, ogłoszono tak zwaną lustrację, którą miał realizować pan Macierewicz. Był kociokwik pod Sejmem. Akurat ja byłem w domu, znaczy w Sejmie w tym czasie byłem, bo byłem z ramienia Solidarności wysłany do Komisji Sejmowej do spraw sportu. I w tym czasie akurat było ogłoszone. My nie mieliśmy tego posiedzenia ze względu na to, co się działo w Sejmie. I tam po ogłoszeniu tych wszystkich nazwisk Moczulski jednak przyznał się przed redaktorami, że on w latach 61-62 podpisał tak zwaną lojalkę. Fakt jest, że on potem rozbudował to. Ja bym świadkiem, moi koledzy też byli świadkami tego, co jak on głosił akurat, że tą lojalkę podpisywał. Z tym, że on potem rozstrzygnął, że to była lojalka, że nie będzie szkodził normalnie Rzeczpospolitej PRL-owskiej tak zwanej. No ale fakt, że on ogłosił tą sprawę. To jest jedno pytanie i druga, znaczy takie pytanie się z tym, dlaczego akurat Solidarność Walcząca nie miała takiego wpływu po latach, po Okrągłym Stole? O tym też piszę w książce. Dlaczego? Dlatego, że była pozbawiona wszelkich możliwości docierania do mediów. Po prostu jak w mediach kogoś czy czegoś nie ma, to nie istnieje. To jest przecież od dawna znana metoda, świetnie stosowana przez pana Michnika. Przepraszam, ale pytanie odnośnie tego, co pan odpowiedział. Czyli okazuje się, że nowo powstała, zorganizowana Trzecia Rzeczpospolita była silniejszym przeciwnikiem od bezpieki, od komuny dla Solidarności Walczącej, bo jak historia pokazuje, to Solidarność Walcząca nieźle sobie radziła z komunistami, a zupełnie nie dała sobie radę z Michnikiem i z paroma kolesiami. No to jest bardzo proste. Solidarność Walcząca w czasach PRL-u drukowała olbrzymie ilości różnego rodzaju bibuły i ludzie to rozchwytywali i czytali. Natomiast już w tak zwanej wolnej Polsce tej bibuły wydawali dużo mniej i dużo mniej ludzi chciało już to czytać, bo większość ludzi myślała, że rzeczywiście Polska już jest wolna, niepodległa, suwerenna, jest wszystko w porządku. Ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie, co trzeba zrobić, żeby się urodzić antykomunistą? To jest pytanie o pana... No, dzieciństwo, młodość. Rzadko o tym nasi goście mówią, a to moim zdaniem jest bardzo interesujące, bo przecież żył pan w tym okresie PRL-u, no, który nie był łatwy.
Ja na to odpowiem, a później następne dwa. Dobrze. Dobrze, no więc powiedz jest taka. Miałem chyba 11 lat, kiedy dziadek, skrajny reakcjonista, tak go nazywano, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor od przedwojny, więc komuniści nie mogli go usunąć ze stanowiska, zabrał mnie na wakacje do Łeb i między innymi mi opowiadał o Katyniu. Ja mu na to powiedziałem, dziadku, no na pewno się mylisz, przecież gdyby to była prawda, to by w gazetach o tym pisali. Dwa lata później, mam zdjęcie, nosiłem w klapie znaczek ze Stalinem. W 1956 roku, czyli trzy lata później, brałem udział przez trzy dni, czy dwa dni, nie pamiętam dokładnie, dwa na pewno, w tych wiecach na Politechnice. To był październik 1956 roku, gdzie właśnie z góry leciały kartki, bo prezydium zaprosiło wszystkich do zadawania pytań, więc leciały kartki z różnymi pytaniami. 90 chyba procent tych pytań to były o Katyń. Wtedy potwierdzono mi to, co mówił mój dziadek. Następnego dnia byłem na ulicach, był olbrzymi pochód, kostek do Moskwy, krzyczeliśmy i tak dalej. Przyjeżdżali motocykliści, mówiąc, jak daleko jest wojsko sowieckie. O, już są, już dochodzą do Sochaczewa i tak dalej. Atmosfera była, no, no naprawdę maksymalnie już taka, że może coś się dziać, że może będziemy się bić z Sowietami. Zresztą przecież w fabrykach wtedy rozdano robotnikom karabiny. Następnie może dlatego, że też stałem się antykomunistą, bo mój ojciec był, tak, on był w PPS-ie, w 1948 roku go zjednoczyli, no ale został, ponieważ był bliskim współpracownikiem Cyrankiewicza, dostał posadę konsula generalnego w Bratysławie. Stąd właśnie moja znajomość słowackiego, a później czeskiego, bo dwa lata chodziłem do szkoły słowackiej. No więc, no i później był jednak mocnym komuchem. No i prywatnie niezbyt uczciwym i moralnym człowiekiem, bo jak miałem lat 11, się odszedł do kochanki. I to jest całe moje szczęście. Bo gdyby nie, to może ja bym był później resortowym dzieckiem. Tym bardziej, że jak się dowiedziałem z teczki ojca, przez 30 parę lat był tajnym współpracownikiem bezpieczeństwa. Dziadek, skrajna reakcja, ojciec TW, syn w wolnej Europie w głosie Ameryki. Ja mam pytanie, czy ma pan wnuki lub... Nie mam. Nie, bo tak co drugie pokolenie. No. Niestety nie mam wnuków, mam tylko jednego syna i to w zasadzie też nie bardzo go mam, bo jak wróciliśmy do Polski, to półtora roku później on wrócił do Ameryki, kontaktu nie mamy. A to tylko tak a propos pana historii. Co? Nie, nie, drugie pytanie jest zupełnie inne. Był pan na Zachodzie w momencie ogłoszenia stanu wojennego. Tak. To drugie pytanie jest złożone z dwóch części. Jakie były nastroje? No w radiu oczywiście. I co wtedy myślano, co się stanie w ogóle w Polsce? A to drugą część to połączę z trzecią. Akurat jak wybuch, jak ogłoszono stan wojenny, nie byłem w radiu, bo ja w 1978 roku zrezygnowałem z pracy w Wolnej Europie, przeniosłem się do Stanów, bo nie chciałem po prostu, wtedy jeszcze nie myślałem o tym, że kiedykolwiek będę mógł wrócić do Polski. Nie chciałem być do końca życia w Niemczech, chciałem sobie ułożyć życie w Stanach, więc pojechałem do Stanów.
I dopiero w 1985 zacząłem pracować w Głosie Ameryki. I z 81 byłem akurat dyrektorem artystycznym największej wytwórni flag na świecie. No bo tym się zajmowałem. No jestem weksylologiem, czyli flagoznawcą. Jak to wyglądało? No już miałem trochę znajomych Polaków. No więc telefony. O 12 przed konsulatem generalnym w Nowym Jorku. Ja mieszkałem wtedy w New Jersey. No to jest rzut beretem, to jest pół godziny jazdy, ponieważ pracowałem w tej wytwórni. Miałem już w domu polską flagę, bardzo dużą. To było metr 20 na prawie 2 metry. I z tą flagą pojechałem. I mam zdjęcia teraz w całej prasie amerykańskiej, od wybrzeża do wybrzeża, na pierwszych stronach gazet z 14 grudnia, jak prowadzę pochód spod konsulatu generalnego PRL pod ambasadę, pod konsulat sowiecki. Było parę tysięcy osób na tej demonstracji. O 12 w południe, 13 grudnia, weźmy pod uwagę różnicę czasu. I tego dnia, ja nie wiem, czy tego dnia, czy w tych dniach zaczynał pracę CNN i na bieżąco była retransmisja tych zielonych, panów w zielonych mundurach z Telewizji Polskiej. To jeszcze trzecie pytanie mam. Naszym gościem w klubie, no parokrotnie był Kornel Morawiecki. No nie tak dawno zresztą, chyba tydzień temu, ale był wielokrotnie naszym gościem i muszę powiedzieć, że z przyjemnością słucha się Kornela Morawieckiego, nie tylko o historii Solidarności Walczącej, ale także o jego pomyśle na Polskę. Bo to jest chyba dzisiaj bardziej interesujące niż historia Solidarności Walczącej. Oczywiście te dzisiejsze poglądy Kornela Morawieckiego, czy w ogóle ludzi Solidarności Walczącej, jakoś wypływają z historii, mam tego świadomość. Pan już wspomniał o odcięciu po 1989 roku Solidarności Walczącej od mediów. To jest przykre, może to nie jest pytanie, ale to jest przykre, bo my, jak panu już mówiłem przed spotkaniem, prowadzimy nasz klub prawie 6 lat. Leszek Jaranowski może powiedzieć, ile dokładnie, bo on to kontroluje. I rzadko się spotyka dzisiaj, w przeciągu tych 6 lat, polityków jednak z pewną wizją Polski. Czy panu się wydaje, że jeszcze jest możliwe, no oczywiście nie zbudowania formacji politycznej, która objęłaby władzę w Polsce, bo myślę, że ta scena polityczna jest zabetonowana na najbliższe 20 lat, jak nie dłużej, ale czy idee Solidarności Walczącej i to, o czym mówi Kornel Morawiecki dzisiaj, o takiej Polsce, o której marzył i której nie ma po prostu. Czy jeszcze pan widzi jakieś szanse, czy to już należy pisać tylko książki na ten temat? Jeśli chodzi o ideę Kornela, w większości się z nim zgadzam, natomiast kompletnie nie mogę się zgodzić z jego poglądami na politykę zagraniczną i na układ sił na świecie. On żyje po prostu w utopii. Jeżeli Kornel mówi, że najlepsze by było utworzenie bloku Niemcy, Polska, Rosja, to znaczy, że ten człowiek nie ma pojęcia ani o historii, ani o stanie rzeczy, jaki istnieje i istnieje od wielu lat. Rosja nigdy nie będzie szukać sojuszników. Rosja nie potrzebuje sojuszników. Dla Rosji Rosja może mieć poddanych. Celem Rosji jest przecież tylko i wyłącznie ekspansja, bo inaczej będzie implozja, inaczej im się Rosja rozwali.
I to musimy świetnie wiedzieć, no natomiast Kornel w tym przypadku no jest, no to co on mówi, to jest kompletna utopia. Natomiast ideę organizacji państwa i społeczeństwa, czyli solidaryzm, jak najbardziej. Pan pyta, czy będzie taka partia, która będzie mogła to realizować. Część tego solidaryzmu też jest trochę utopijna, natomiast większość uważam, że stopniowo w tej chwili, jak widać, realizuje i mam nadzieję będzie dalej realizować PiS. Takie jest moje przekonanie, ale to moje osobiste przekonanie. Nie, ja uważam, że każdy albo jest bezpartyjny, albo jest w takiej partii, która mu najbardziej odpowiada. Nie można nikogo namawiać. Każdy ma, jak to się mówi, swój rozum i niech zgodnie z tym swoim rozumem postępuje. Jeżeli jest ideowy, przepraszam, ja nawet socjalistę czy nawet komunistę ideowego rzeczywiście uszanuję, tylko no ideowych komunistów to zdaje się już w tej chwili nie ma. Właśnie. Padło to nazwisko Zbigniewa Brzezińskiego. Czytałem jego książkę Wielka Szachownica, gdzie ukazał się dość takim trafnym wizjonerem. Wprawdzie mu tam nie wyszło jako doradcy Cartera, na przykład w Iranie. Ale ja tu chciałem się zapytać pana, czy zna pan kulisy rozmów między Brzezińskim a przedstawicielami Solidarności Walczącej? Chodziło o dotację finansową, wsparcie tego. Tak. Dziękuję. Kulisy są takie. Brzeziński, zarówno Brzeziński, jak i Jan, to jest w tej książce. I Jan Nowak-Jeziorański nakłaniali Kornela Morawieckiego, żeby po pierwsze przestał atakować, prawda, Wałęsę, atakować i krytykować Wałęsę. I drugi warunek, żeby Solidarność Walcząca nie przeciwstawiała się zniesieniu sankcji amerykańskich na reżim Jaruzelskiego. Za to Brzeziński obiecał mu, że przyjmie jego jako przedstawiciela Solidarności Walczącej do grupy Bilderberg. Stąd ten aneks, co to jest grupa Bilderberg. To może ja teraz sobie pozwolę. Bardzo poważne rzeczy pan teraz opowiadał przed chwileczką, ale ja bym chciał sięgnąć i skorzystać to, że pan był w Ameryce i trochę więcej się dowiedzieć o tym ruchu Solidarity with Solidarity, o pomoście. Nie wiem, może o krakowskich aspektach, nie wiem, Buzia Sierotwińska, znajomości, na czym to polegało. W ogóle ta organizacja, ta pomoc kierowana do nas. Relacje naszych kolegów tu z Krakowa, z podziemia, opisujące współpracę Solidarity with Solidarity, nie są niestety zbyt pochlebne. Jakie jest pana zdanie? Proszę pana, ja mogę mówić o pomoście, zresztą sporo jest tutaj w tej książce w aneksie. Natomiast ja byłem na trzech bodajże konferencjach Solidarity with Solidarity w Londynie, w Paryżu, a może tylko na dwóch. Natomiast jeśli chodzi o tę, to właśnie nie była organizacja, no trudno powiedzieć, ruch może. Niestety. Takiego samego określenia, ruch. Niestety nie miałem z nimi tak bliskiego kontaktu, żeby móc cokolwiek o ich działalności powiedzieć. No, po prostu nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Bardzo mi przykro. A jeśli chodzi o Sierotwińską, no to ona później była, współpracowała z pomostem, była u nas w Kalifornii, była nawet miała taki wieczór u mnie, u nas w San Diego. A moje pytanie, a co ona teraz robi? Niestety nie żyje. A, świętej pamięci. Szkoda.
dla tych, którzy nie wiedzą, Muzia nie była Solidarności Walczącej, ale tak bardzo znana postać w Krakowie. Zrobiła taką potężną manifestację w Stanach Zjednoczonych, manifestację wspierającą Solidarność. Kolejne pytanie, Małgosia. Ja chciałam zapytać, bo pan powiedział, że wizja pana Kornela Morawieckiego jest utopią. Ja bym powiedziała, że to jest romantyzm. Chciałabym wiedzieć w takim razie, jaką pan ma wizję. No, ja mam swoją prywatną wizję, którą przedstawiłem zresztą w 1990 roku. W listopadzie we Wrocławiu odbył się zjazd założycielski Partii Wolności, w którą się miała przekształcić Solidarność Walcząca. Na tym zjeździe pod pseudonimem, bo wtedy jeszcze pracowałem w Głosie Ameryki, pod pseudonimem Jacek Kozak wygłosiłem referat Polityka zagraniczna Polski niepodległej. I teraz muszę powiedzieć, że mam kolosalną satysfakcję, bo w tym referacie najważniejszą częścią było Międzymorze, które ja nazwałem w tym referacie jako pierwszy. Trójkąt ABC. Dzisiaj od czasu do czasu słyszę, czy czytam w prasie określenie trójkąt ABC. Dlaczego ABC? Bo idea Piłsudskiego to było Międzymorze, między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Ja dodałem Adriatyk do tego, czyli Chorwację i Słowenię, co później jeszcze był taki panel w nocy o polityce zagranicznej. Mnie pytano, dlaczego pan mówi o Chorwacji, Słowenii i Jugosławii? Ja mówię, bo nie będzie Jugosławii. Listopad 90 rok. Całe szczęście, ten cały referat ukazał się drukiem w gazecie w Toronto i mam to do dzisiaj z datą. Więc mam dowód, że to nie jest konfabulacja. Także odpowiedź na to pytanie. Międzymorze. My musimy utworzyć luźny, bardzo luźny, a może mocniejszy sojusz państw rzeczywiście od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk. Dlatego, że między Niemcami a Rosją to jest praktycznie jedyna dla nas, dla Polski alternatywa. Drugie. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo to może być jedyny na świecie gwarant naszego bezpieczeństwa. Czy gwoli uzupełnienia, to w latach 80. w Polsce była grupa ludzi, która wydawała nieregularnik, bo to czasem był kwartalnik pod tytułem ABC, który nawiązywał do tej koncepcji. To były lata 85, 86 i dalej, więc jakby niezależnie, ja nie mówię, że ten niezależnie jakby ta koncepcja gdzieś tam w głowach rodziła się, a już korzystając z tego, że mam mikrofon, to tylko przypomnę, że my prosimy się o sojusz ze Stanami od 90 roku, przelewamy nawet krew, ale Jankesi niespecjalnie to jakby cenią, więc do tanga trzeba dwojga, więc. No ale myślę, że teraz dali dowód, że cenią. Przepraszam bardzo, obecność wojsk amerykańskich w Polsce, no nie ma lepszej gwarancji, bo jakby jeden z nich zginął od kul rosyjskich. Już była w Polsce parę lat temu bateria rakiet bez rakiet z czterema murzynami sympatycznymi, ale niewiele to dawało, więc spokojnie, zobaczymy. Jak wybudują rzeczywiście bazy i będą stacjonowali na stałe, to rzeczywiście uznam, że jest ten sojusz. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że praktycznie do dzisiaj w doktrynie NATO jest obrona na linii Wisły. A chyba to, że chyba jakieś jednostki będą na Warmii i Mazurach amerykańskie, to nie, głównie będą na zachodzie. To jednak już jest zmiana w doktrynie NATO, bo oni będą na wschód od Wisły. Tylko w 1939 roku bombowce francuskie i angielskie bombardowały Niemców, niosły tu pomoc, flota angielska wpływała przez Bałtyk. Kiedy? W 1939 roku, na takie mieliśmy sojusz. Ale to panu się chyba śniło.
Lotnictwo zachodnie tylko rzucało ulotki nad Niemcami. Nie, no to była ironia oczywiście. Mówię o tym, że mieliśmy pakt, który był jeszcze bardziej wiążący niż dzisiejszy z NATO. I nic z tego nie wynikło, poza tym, że turyści Sikorskiego znaleźli się najpierw w Paryżu, a potem w Londynie. No dobrze, muszę z panem polemizować, ale kto był w tym pakcie? To byli Anglicy i Francuzi. Amerykanie jak dotychczas słowa nie złamali nigdy. A Anglicy i Francuzi w historii, ile razy. Mogę? Bo pan zna dosyć dobrze sytuację w Stanach Zjednoczonych i chciałbym parę słów, żeby pan powiedział o nowym prezydencie. To znaczy, mnie oczywiście nas nie interesują, znaczy niektórych interesują żony prezydenta, prawda? Okej. Ale głównie nas interesuje polityka wobec Europy i wobec świata. Ale ja mam jeszcze może wcześniejsze pytanie. Powrócę do Radia Wolna Europy, żeby pan trochę właśnie opowiedział o ludziach, z którymi pan współpracował. I także pytanie, no, czy to był jednak dobry ruch, likwidacja Radia Wolna Europy. Nawet ze względu na dzisiaj, na sytuację, która jest na wschodzie, prawda? Po pierwsze, króciutko. Mam nadzieję dosyć silną, że to będzie nowy Reagan. Może nie tak wspaniały jak Reagan, ale podobny. Drugie, ludzie w wolnej Europie. Kiedy ja zacząłem pracę w 1966 roku, to byłem jednym z paru, wtedy trzech osób, tych z PRL-u, bo wszyscy inni byli przedwojennymi dziennikarzami, aktorami. Większość z nich to byli ludzie z Kresów. I wtedy zrozumiałem i do dzisiaj tak uważam, że to są najwspanialsi Polacy. To naprawdę takich Polaków jak Kresowiacy, no to w żadnej części Polski chyba nie ma. Byli to wspaniali ludzie, rzeczywiście. No, niektórzy mieli jakieś tam drobne przywary czy coś, ale po pierwsze, cały zespół to byli naprawdę patrioci. Później dopiero, może nie wszyscy, no bo może nie rozpędowcy. Bo pan Rozpędowski był przecież politrukiem swego czasu. Znaczy wcześniej, a jego żona i on wyjechał, znaczy oni wyjechali tylko dlatego, że ona była Żydówką i prawda ich wypuszczono do Izraela, w Izraelu im się nie podobało, no udało mu się dostać pracę w wolnej Europie. Więc tak, Kresowiacy, wspaniali ludzie, zresztą też z punktu widzenia profesji, no to byli rzeczywiście profesjonaliści. No przecież ten na przykład komentator sportowy Trojanowski, no to już przed wojną był ktoś. No poza tym mieliśmy współpracowników w Londynie. Hemar, nie Hemar, no naprawdę świetni ludzie na wysokim poziomie. Niestety nie bardzo lubiany przeze mnie pan Jan Nowak-Jeziorański nie dopuścił jedno z najlepszych piór na Zachodzie, czyli Mackiewicza. I go w ogóle zwalczał. No daleko mniej go zwalczał niż Giedroyć, ale no to było okropne, bo Mackiewicz na pewno powinien być jednym z redaktorów Wolnej Europy. Niestety... Tak. Z naciskiem na wolną i na Europę. Nie, zespół był naprawdę bardzo dobry. Nowaka muszę pochwalić za to, że był świetnym dyrektorem, świetnym zarządcą tego całego ansztaltu. Natomiast nie mogłem się zgodzić z jego poglądami politycznymi, dlatego że on, linia
linia wolnej Europy wtedy wyglądała w ten sposób. Trzeba wygrywać lepszych komunistów przeciwko gorszym. A ja, kurczę, uważałem, że wszyscy są źli. Że nie ma lepszych, gorszych komunistów. Przepraszam bardzo, Najdera nie było, jak był Nowak. Nowak musiał zrezygnować po przegranym procesie w Monachium, a proces był o to, że Nowak był przecież trojhenderem, czyli zarządcą dóbr pożydowskich od 1940 roku. Tutaj w Polsce jeszcze tłumaczył, że tak, ale był tam skierowany przez AK. Co jest gówno prawdy, przepraszam panie. Dlatego, że w swojej książce Kurier z Warszawy napisał, że kontakt z AK mu umożliwił Czesław Znamierowski, właśnie mój dziadek, w 1941 roku. A trojhenderem był od 1940 roku. Więc nie mogło go AK tam skierować. Dzisiaj jest rocznica powstania AK. A jeszcze pytanie o Trumpa. O Trumpa powiedziałem. Na samym początku uważam, że to może być nowy Reagan. O głosie Ameryki nie będę mówił. Natomiast wolnej Europy bardzo szanowałem, no tak. Wicedyrektor Paweł Zaręba, historyk, bardzo kulturalny, świetny człowiek. Następny dyrektor po Nowaku, czyli Michałowski, nie pamiętam imienia, erudyta, wielka klasa, znał wiele języków i tak dalej, tylko niestety, był słabym zarządcą, słabym dyrektorem, ale bardzo go szanowałem. No oczywiście starszy Tyszkiewicz, on był w dzienniku radiowym, także o nim się mało słyszało. On był mężem Ordonki, która zmarła na Bliskim Wschodzie, nigdy później do końca życia się nie ożenił. Kilku aktorów, wielu ludzi szanowałem, bo naprawdę byli godni szacunku. Ach, chyba jego najbardziej. Poza tym jego strasznie lubiłem, bo on był i dowcipny, i naprawdę to był wspaniały człowiek. I świetne książki napisał historyczne, bardzo istotne, 1944, kilka książek. Czemu pan nie chce mówić o głosie Ameryki? Bo to zupełnie inny poziom. A nie chcę o nikim mówić, źle. Ale po prostu... Gorszy, tak? Był dużo niższy poziom niż w wolnej Europie, a poza tym głos Ameryki. Jak sama nazwa wskazuje, myśmy byli tubą rządu amerykańskiego. Myśmy nie mogli... Tam nie było naszych komentarzy, tam były... Codziennie komentarz pisany po angielsku, prawda? Dla wszystkich językowych stacji tłumaczyło się i wygłaszało się komentarz rządu Stanów Zjednoczonych codziennie. Poglądy rządu Stanów Zjednoczonych. Świetnie pani zapamiętała. Tak. Myśmy nic od siebie nie mogli powiedzieć. Jak chcieliśmy od siebie, to czasem udawało nam się zrobić wywiad z kimś. Takim, który powie tak, jak my byśmy powiedzieli. W wolnej Europie mogliście sami? A w wolnej Europie oczywiście. Jak ja pisałem komentarz, to był mój komentarz. Tak samo mi pisał, bo było... Mikulski to jest głos Ameryki. Tak. Nie, nie. I poglądów też nie. Aha, po wydaniu książki Zaciskanie pięści, którą wydałem pod swoim nazwiskiem, dostałem na 3 strony z pojedynczym odstępem reprymendę. Mało co mnie w ogóle z radia nie wyrzucono. Bo tam zawarłem jakieś swoje poglądy. Bez konsultacji z szefostwem Głosu Ameryki.
Czy ktoś... Przepraszam. Bo tu wspomniany był pomost parę razy, ale była tam taka historia, jak Czuma przyjechał. Właśnie. No ja właśnie parę razy pytałem różnych ludzi w IPN-ie, czy Czuma był tajnym współpracownikiem. No mówią, że nie. Ale zachował się jak tajny współpracownik. On rozbił pomost. Zakończył pomost. Jeżeli państwo nie mają pytań, to na dzisiaj kończymy. Pan może podpisywać jeszcze książkę, można ją kupić. Zapraszam państwa za 2 tygodnie. Będziemy mówić o tajemnicach Auschwitz. Za tydzień, przepraszam. Także zapraszam na godzinę 18. Naszym gościem był pan Alfred Znamierowski. A spotkanie prowadził Grzesiek Surdy. Dziękujemy bardzo.